Siemanko, znajdujemy się na gali Fight Empire, a razem ze mną Piotrek Janicki. Siemanko. Siemanko, witam się. Olympia Fight Promotion, no dzisiaj nieszczęśliwe 0-2, no ale obaj panowie naprawdę pokazali charakter i dwa naprawdę fajne pojedynki. No tak, tak, masz rację, ale trzech zawodników od nas walczyło, także jeszcze Islam wygrał. A, Islam, właśnie, tak, jeszcze Islam. Po bardzo emocjonującej walce, moim zdaniem to była najlepsza walka tej gali, czyli Fight Empire tutaj w Łobrzu. Naprawdę sztos, pokazał fajne zapasy. Pierwsza runda może nie była po jego myśli, druga runda już zdecydowanie, pewna kontrola, a w trzeciej rundzie 2-3 razy obalił, no i wygrał walkę tą 2-1, więc nie ma tutaj nic innego do powiedzenia, mimo że obóz przeciwnika uważał, że powinien być remis. Tam podobno jakiś protest w ogóle poszedł, ciekawe co z tego wyniknie, ale trzeba przyznać, że Islam powrócił na tą drogę zwycięstw wreszcie, no bo on zawsze był takim solidnym zawodnikiem, zawsze efektowne pojedynki, no ale te zwycięstwa ostatnio uciekały, dzisiaj już w pełni zadowolony na pewno może z siebie być. No tak, teraz szedł na zwycięską ścieżkę, czyli już jest rekord 5-4 i mam nadzieję, że teraz tą pasę podtrzymamy. Drugi pojedynek, Ahmed Katajew. Fajna pierwsza runda w jego wykonaniu, bo mimo że pierwsze te dwie minuty stójki takie naprawdę bliskie, fajna wymiana, no to te trzy ostatnie minuty parterowo zdominował, do tego bardzo ciasne duszenie, chyba tam dosłownie tyle brakło i byłoby ciężko dla jego przeciwnika. Co powiesz o tym pojedynku? Tam naprawdę brakowało 10 sekund, żeby dopiąć tylko jeszcze jego łokcia tutaj równo przy szyi i wtedy Ahmed tą walkę wygrał. Natomiast jego przeciwnik wygrał, jest bardzo przekrojowym zawodnikiem, ja wiedziałem, że to jest bardzo silny ten przeciwnik, ten Daniel Kolasiński z WCA. No nic, no, Ahmed musi wyciągnąć wnioski, spompował się po prostu w pierwszej rundzie, chciał postawić wszystko na jedną kartę. No i druga runda pokazała, no, że po prostu Balacha wyciągnął przeciwnik, mimo że Stójkowicz, to naprawdę zaskoczył Ahmeda, no i tyle, musi wyciągnąć wnioski i iść dalej do przodu. Trzecie starcie, no kolejne pechowe, można powiedzieć, dla Moralesa, bo on naprawdę zawsze ma te swoje momenty w tych pojedynkach. Ja tutaj do głowy mi przychodzi walka z Piotrkiem Kamińskim, tam rzucił się fajnie po omoplatę, nie wyszło, niestety przegrał z Karolem Kutyłą, ostatnio też miał swoje momenty, trzeba powiedzieć, naprawdę fajnie się zaprezentował, no i też czegoś zabrakło. No i trzeci dzisiaj niestety pojedynek z Georgim i ta pierwsza runda chyba można powiedzieć, że jedna z najlepszych w karierze Piotrka, bo i stójka grała, tam backfist nawet jeden doszedł, rozbił nos Georgiego, no i później ten parter, efektowny rzut i dwukrotnie chyba nawet obalił w tej rundzie, także połowicznie na pewno może być z siebie zadowolony Morales. Połowicznie tak, no gdyby w MMA się wygrywało w pierwszej rundzie i była tylko pierwsza runda, to Piotrek by tą walkę wygrał, no ale niestety to są trzy rundy po 5 minut, tutaj trzeba pokazać przez wszystkie rundy, że się jest najlepszym zawodnikiem, no to znowu czegoś zabrakło, no druga runda, wyszły ciosy od Georgi Rostawy, no i Piotrek jakby kurczę przestał walczyć, przestał myśleć, no i tutaj trzeba to poprawić po prostu. Morales zostaje w 66 kg, bo on można powiedzieć, że w tej swojej karierze w obu płaszczyznach, w obu dywizjach spróbował swoich sił. Nie, moim zdaniem no 66 kg to będzie dla niego najlepsza opcja. Tym bardziej, że teraz też dużo nie zbijał, zbija tylko 3 kg już przed walką, więc to nie jest dużo. Dwa wejścia do wanny i waga jest, nie? Tak, tak to jest. Wygląda. Olympia Fight Promotion, ciągły rozwój. Co najbliższe, jakie najbliższe terminy trzeba sobie rezerwować, żeby twoich zawodników zobaczyć? Powiem tak, w końcu jestem tak zadowolony, że co weekend gdzieś walczymy, więc na to pracowaliśmy już półtorej roku czasu razem ze swoim wspólnikiem Przemysławem Wypcho, więc za tydzień walczy Filip Tomczak, też mam nadzieję, że wróci na zwycięską ścieżkę, czyli będzie ósemka z przodu, czyli... Walka wieczoru. Tak, walka wieczoru na Solo Combat Federation u Grzegorza Szlikowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Później następnie 18 czerwca Fight Exclusive Night będzie walczył Bartłomiej Dregański, aktualny mistrz świata Gamma. W ciągu tygodnia jednego zdobył mistrza świata, tak jak powiedziałem, Gamma. Jeszcze zdobył jedną walkę zawodową też na gali Real Fight Night pod patronatem Fenu. Też wygrał z bardzo mocnym zawodnikiem, Semi Pro, z Wilkiem, z Dariuszem Wilkiem, więc teraz walczy na Fenie w Ostródzie i co, mam nadzieję, że będzie 2-0 po prostu, nie? Później kolejna gala, debiut Roberta Ceremugi na gali Street FMA u Artura Ostoszewskiego w Puławach. Także co weekend to się dzieje. No, na lipiec też mamy zrezygnowane Babilon Międzyzdroje. Będziemy też na Prime 9 lipca bodajże. Później będzie Army Fight Night, ale nie mogę powiedzieć gdzie, bo jeszcze wiadomo, jeszcze nie ogłosili, więc nie mogę mówić. Ogólnie cały czas coś się dzieje, więc na pewno do końca sierpnia mamy prawie każdy weekend, jeśli chodzi o zawodników z naszego teamu, który po prostu cały czas walczą. Także zobaczymy się pewnie na co najmniej dwóch z tych gal, na pewno Babilon Międzyzdroje i na pewno Prime. Możesz coś zdradzić odnośnie tych dwóch wydarzeń, chociaż takie jakieś małe, można powiedzieć, na prowadzenie?
Wiesz co, nie mogę nic zdradzać, prawie dlaczego, bo później ja będę miał problemy przez to, że do mnie piszą, a czemu ty powiedziałeś, że twój zawodnik będzie walczył na tej gali, jak my jeszcze nie ogłosiliśmy. Ostatnio już dostałem takie małego pstyczka, więc już tego nie robię, nie chcę się chwalić i tak będzie najlepiej. To co, jakie plany na ten rok dla Olympii? Zwiększyć liczbę zawodników. Docelowo chcemy mieć 30, aktualnie mamy 18, więc uważam, że jesteśmy teraz drugą największą grupą w Polsce po Artnoxie i zmierzamy do tego, żeby być takim numerem jeden, ale to trochę czasu zajmuje. No wiadomo, że my jesteśmy na rynku półtorej roku czasu, Artnox 6-7 lat, więc trochę nam jeszcze brakuje, no ale lecimy powoli do przodu i team się rozszerza i mam nadzieję, że będziemy na pewno najlepsi w przyszłości. Tak jest. Co, z mojej strony wszystko. Dziękuję ci za ten wywiadzik. Jeśli chciałbyś na koniec coś przekazać swoim tutaj odbiorcom, fanom Olimpii, sponsorom, no to oddaję ci mikrofon. Obserwujcie Olympia Fight Promotion, ponieważ to będzie jeden z najlepszych teamów w przyszłości. Pozdrawiam sponsorów, firmę Active Lab, Extreme Hobby, Manilo i wszystkich, którzy nam kibicują. Dziękuję. Dzięki wielkie.